Przed nami nowy Lootbox, Fallout zalewa Steama, Ubisoft musi przestać. Napiwki dla twórców gier. Bawi mnie to, że praktycznie w każdym materiale Lootboxa yy, Ubisoft dostaje po mordzie. Słusznie zresztą, to jest najlepsze, że to nie jest bez powodu. <grych> A z tym zalewa za zalewającym Steama Falloutem, to, to zobaczymy, o co biega. Wiadomo, że to przez serial, ale no. O Star Wars Atlos wypowiadać można się różnie Jednym gra się podoba, a drugim nie do końca Ja szczerze nie jestem jakoś bardzo zachwycony Nadchodzącą grą od Ubisoftu Ale wokół mnie pojawiały się dość ciekawe informacje Którym warto się przyjrzeć Zresztą dobrze to wiecie jeśli oglądaliście nasze poprzednie odcinki Więc dziś powiem troszkę więcej o Star Wars Atlos Oprócz tego pogadamy sobie o tym Jak możesz sprawdzić Frostpanka 2 w tym momencie Jak serialowy Fallout wpłynął na serię gier Trochę o Kingdom Come Deliverance 2 Aktorzy z Baldur's Gate 3 oburzeni sztuczną inteligencją jaki sukces polskiego dewelopera Napiwki dla twórców Gier oraz Hollow Knight Silksong. Zapraszam o kurde, do dużo newsów. to było w przypadku dużych nadchodzących gier, dostaliśmy wywiad z twórcą Star Wars Atlas, z którego dowiedzieliśmy się kilku naprawdę ciekawych informacji. Julian Juriety, czyli no. dyrektor kreatywny w Ubisoft Massive, wypowiedział się szerzej chociażby o wyzwaniach, które postawi przed nami właśnie Outlaws. Oczywiście każda z tych znaczy, dobra, mówmy się. Czy ta gra wygląda źle? Nie. Czy ta gra wygląda jakoś zmieniająco rynek rewolucyjnie? Też nie. Po prostu wygląda jak ok, gra Star Wars. To, do czego ludzie mają problem przede wszystkim i słusznie, to kwestia cen. I pakietów, których pewnie kilka cenowych. będzie, ma zaoferować nam content na wiele godzin. Oczywiście wszyscy wiemy, jak to się skończyło, chociażby w Starfieldzie, no ale że pod tym względem gra Ubisoft wypadnie lepiej. Chodzi tutaj o to, żeby każda planeta miała własną orbitę z wieloma punktami, miejscami do odhaczenia, bitwami i tak dalej. Jest też kolejna bardzo ciekawa sprawa, bo deweloper skupił się na stworzeniu dynamicznych wydarzeń, co to oznacza. O! A nic innego jak to, że. Randomizenty. Będziemy mogli spotykać inne sytuacje podczas rozgrywki niż chociażby nasz znajomy. No i zapewne będą. To, to jest jakieś... jedna z najlepszych rzeczy, jakie. Można aktualnie robić w grach z takim. No bo to chyba jest open world, prawda? Uważam, że to jest bardzo dobre. W Dragon's Dog było do tego podejście, chociaż to pewnie zły przykład, ale generalnie odróżnianie każdego podejścia od siebie przez random eventy, które dzieją się totalnie właśnie no, randomowo, jak nazwa wskazuje, jest bardzo fajne, bo to po pierwsze daje ci, wiesz, pole do właśnie dzielenia się swoimi doświadczeniami, co też jest spoko w społeczności graczy, ale daje ci też replayability, bo może się okazać, że przez całe swoje podejście nie spotkamy. Kilku różnych mini-questów czy różnych interakcji, które mógłbyś spotkać grając za drugim razem, czy u kogoś innego na przykład się zdarzyły, nie? To jest bardzo fajna rzecz, w Baldurze też masz masę tego, jakby uważam, że random eventy w grach to jest jedna, jedna z fajniejszych rzeczy, która daje ci imersję i poczucie, że ten świat żyje własnym tempem, a ty jesteś po prostu jego częścią. Nie uważam, żeby to było dobre rozwiązanie, że gra się cały czas toczy wokół ciebie i wiesz, jak podchodzisz gdzieś to tam akurat zaczyna się dziać event, bo gra wykryła, że ty tam podchodzisz. To nie powinno tak działać do końca, w sensie świat powinien iść własnym tempem, a jak ty się znajdziesz w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, to możesz coś tam sobie ogarnąć. I moim zdaniem to pod względem imersji jest dużo lepsze. Oczywiście myślę, że kiedyś to wynikało z ograniczeń technologicznych, ale w związku z tym, że teraz można sobie pozwolić na więcej, to, to pewnie więcej takich rzeczy będziemy widzieć w grach. I dobrze, że akurat w Star Wars Atlas to się pojawia. Iż przypadkowe sytuacje z NPC-tami, jakieś próby rabun, i tak dalej, co ja zawsze kupuję i uważam to za duży plus w grach właśnie tego typu. No chyba, że takie sytuacje są bardzo powtarzalne, wtedy to po prostu męczy. Nie, no nie Rzeczu... dobra, umówmy się, w Dragon's Dogmie to było podejście do tego, ale przykład nie jest dobry, bo, bo po prostu większość random eventów w Dragon's Dogmie, znaczy pod względem tego, że na przykład Gryf mógł ci się dupić w drużynę, było, było fajnie, ale pod względem tego, że po prostu miałeś masę ludzi, którzy mówią ej podrzuć mnie tu i tu albo zanieś mi tego i tego niewolnika w to miejsce, to było nudne strasznie. Którą pewnie już wiecie jest tą że w grze dostępna będzie reputacja. I na tej właśnie podstawie nasza bohaterka MKBS ma być traktowana w różny sposób i nie będzie to taka ogólna reputacja, jak mieliśmy chociażby w Reddit. Uważam, że system reputacji to też bardzo fajny mechanizm, ale dobrze zrobiony rzadko się zdarza. A reputację będziemy zdobywać. Bo jak ja sobie myślę o reputacji, to mi się przypomina Diablo 4. No i wtedy mam takie aware, nie? Wtedy nie jest dobrze. ...sobie u różnych frakcji, co jest naprawdę ciekawym zastosowaniem. No, jeżeli będziemy mieć dobrą reputację, powiedzmy u jednej ekipy, no to jak wpadniemy w ich zasadzkę, jest duża szansa na to, że nas puszczą. A jeżeli będziemy mieć złą, no to sami wiecie, jak to może się skończyć. A jako, że gramy najemniczką, no to Ubisoft postarał się też o to, aby tych frakcji grup przestępczych nie było mało. Każda z grup będzie operować na różnych terenach, co jest raczej oczywiste. Każda ekipa będzie oferować nam misje. Niech... A propos tego, że bohaterka jest najemniczką. Ja kiedyś powiedziałem, z czym parę osób na czacie się nie zgodziło i pewnie słusznie, ale, ale po prostu dla mnie to tak jest, że dla mnie Star Warsy to są miecze świetlne i, i moc. I dużo ludzi też tak mówi, żeby nie było, nie? Granie najemniczką wydaje mi się mało interesujące po prostu. Ja jestem ciekawy... Jakie umiejętności i sposób rozwoju postaci dostaniemy, grając tą babeczką? Mam nadzieję, że duże, bo jeżeli ta postać będzie płytka w rozwoju, będzie bardzo niefajna, jakby głębia rozwoju postaci, to ta gra może szybko, szybko sprawiać wrażenie nudnej, gdzie po prostu biegamy NPC-em i, i zaliczamy questy, nie? a wydaje mi się, że w grze, która ma właśnie duży świat dużo różnych random eventów, głębia rozwoju postaci, systemu rozwoju postaci jest bardzo istotna. Które z nich będą polegały wprost na tym, że będziemy okradać inną grupę i jako najemniczka będziemy brali udział mniej. Najemnicy byli tam od zawsze, a czy ja powiedziałem, że najemników w Star Wars nie było? Ja powiedziałem, co dla mnie jest ciekawe w świecie Star Wars po prostu. Z innymi w przemytach i część złupu będziemy mogli zostawić dla siebie lub oddać wszystko dla danej frakcji, co też będzie wpływało właśnie na reputację. Są to dość proste zabiegi, ale zwykle sprawdzają się bardzo ciekawie. Więc chociażby na Tatooine znajdziemy grupę pod przy Pewodnictwem Dżaby. No i akurat przy tym temacie warto się zatrzymać, no bo jak się dowiedzieliśmy, niestety. A Jabba to nie jest. O właśnie, on chyba zaraz powie, że misja z Jabą jest kuźwa za Paywallem. jedna z misji z Dżabą będzie ukryta za Season Passem, za którego oczywiście. Ty... Ja, ja nie wiem! Przecież to, to jest chore. To jest psychiczne. Jakim trzeba być kretynem? Trzeba dodatkowo zapłacić. Dzięki temu ten prawdziwy dude za droższą suba. wersję. No czego raczej bym nie polecał, bo ceny droższych wersji Star Wars Atlas są naprawdę kosmiczne. Zresztą w tym momencie nawet nie ma co myśleć o kupowaniu gry, skoro jest dostępna tylko w preorderze. Ale o tym temacie szerzej rozgadaliśmy się na ostatnim live, więc możecie sprawdzić cały zapis lub za Powiem tak, zagram w to. Autentycznie w to zagram. Kupię sobie tą subskrypcję Ubisoftu obsraną za 75 zł i zagram w to, żebyście wy nie musieli. sobie zobaczymy, jak ta gra działa. Jakiś czas na nasz kanał Lootbox 2, trafią szoty, więc będzie można to też obczaić w krótszej formie. Swoją drogą, jeśli podoba wam się tamten format, no to możecie też tam kanał zasubskrybować, ale dobra, powróćmy sobie do tematu Star Warsów. I oczywiście, jeśli wybierzemy robienie misji u danej frakcji, zbierzemy sobie odpowiednią reputację, no to będziemy mieć dostęp do nowych misji, kontraktów i tak dalej, ale pewnie nie będzie to jakoś mocno wpływać na zakończenie gry, a przynajmniej tak mi się wydaje, no bo w końcu to jest Ubisoft i nie spodziewam się tutaj za wiele w tym temacie. A co jest też dość ciekawe, każda z frakcji będzie miała swój własny skarbiec, do którego będziemy mogli się włamać i potwierdzono również, że nawet jeśli będziemy mieć najwyższą możliwą reputację w danej ekipie, no to i tak nie będziemy mogli się dostać do niego bez włamania, więc zawsze... Tak by... zupełnie szczerze, gdyby nie ta cała akcja z misjami za paywallem, z różnymi dziwnymi porąbanymi cenami i pakietami właśnie deluxe i tak dalej, Wydaje mi się, że byłby giga hype na tę grę znacznie większy niż jest i nie byłoby tylu kontrowersji. Tak zupełnie oddzielając to wszystko, wydaje mi się, że ta gra jest największą taką sensowną grą Star Warsową. Trochę jak Hogwarts Legacy, wiesz, największe gra o Harry Potterze. z ryzykiem. I nie wiem akurat, czy to nie jest troszkę pójście na łatwiznę. Możecie dać znać w komentarzach, co tu myślicie, a ja przechodzę do kolejnego newsa. Serial Fallout spotkał się z naprawdę dobrym przyjęciem. Kuźwa, 93 na Rotten Tomatoes? A ja przychodzę do kolejnego newsa. Serial Fallout spotkał się z naprawdę dobrym... Co jest? Dużo. Trafiłem z YouTube'a i chcę się zapytać, jak to u Ciebie wygląda. W sensie, więcej sobie rozmawiasz z czatem i komentujesz rzeczy, czy więcej sobie grasz? W sensie, wydaje mi się, że u mnie to ostatnio jest tak pół na pół. Zależy od dnia, bo czasami potrafię 6 godzin do chattingu i stwierdzić, dobra, pograjmy w coś na koniec, a czasami potrafię obejrzeć jeden filmik i po godzinie stwierdzić, ej dobra, idziemy grać przez 7 godzin. Różnie bywa. W zależności od hypu. I szczerze, miałem nadzieję właśnie na taką udaną premierę, bo pokazało to, że The Last of Us nie było serialowym wyjątkiem i tutaj również mamy do czynienia z interesującą adaptacją, ale właśnie w związku z premierą serialu można było... Ej, pytanie do tych, co widzieli, czy jak nie ogarniam Fallouta, bo nigdy nie grałem, grałem tylko w Fallout Shelter na telefonie, to będzie spoko ten serial dla mnie? Widzieć, że statystyki, jeśli chodzi o serię gier, również wzrosną. I na ten moment wygląda to naprawdę imponująco. Chociażby to Fallout 3 pobił swój rekord, a Fallout 4 też cieszy się dużą popularnością. Generalnie wzrost zaliczyła praktycznie każda gra, która ma Fallout w nazwie. Trzeba przyznać, że niezłą robotę zrobił ten serial dla Fallouta, bo trochę zapomniana ta seria była, mam wrażenie. Zresztą ostatnie gry chyba nie były też jakoś mega ciepło przyjmowane, nie? Pamiętam, że chyba Fallout. 76 był strasznie krytykowany, jak wyszedł. Był zresztą mega pobagowany, chyba. No i nie jest to oczywiście nic dziwnego. Do tego do różnych gier z tej serii zmierzają update'y, No i fajnie wypromowało to serię gier. Tym bardziej, że Fallout 76 jest teraz w zupełnie innym stanie niż był na premierę. Gra przez te 4 lata od debiutu dość mocno się zmieniła, więc dla fanów rozgrywki multiplayer, o! jeśli macie ten tytuł zakupiony i nie mogliście go kiedyś zwrócić, no to może warto zobaczyć, co tam się dzieje w Fallout'cie 76, a sprawdzić od teraz na Steamie możecie. Kiedyś rób... muszę zagrać w jakiegoś starego Fallouta. Takiego wiesz, z tych takich Dobrych, dobrze wspomnianych I sobie obczaić, czy ten klimat mi w ogóle siedzi Bo tak na pierwszy rzut oka postapo nie jest dla mnie Ale kto wie Przecież 2, oczywiście jeśli posiadacie wersję preorderową i to Deluxe. Bo tak Eleven Beat Studios od 15 do 22 kwietnia umożliwia zagranie w betę Frostpunka 2, czyli gry, która jest naprawdę mocno wyczekiwana, jest to tytuł serii ekonomicznych strategów, w których stawiamy na przetrwanie. Pierwsza odsłona przyjąła. Dla się... mnie strategia ekonomiczna z elementami przetrwania, najlepsza jaka powstała, uważaj teraz, bo to będzie hot take Darkest Dungeon. Bo ludzie mówią, e, tam po prostu turówka, w której się napieprzasz, Nie, tam ekonomii jest tyle, że to szok. Bardzo dobrze. A drugi druga też zapowiada się solidnie. Jeśli chodzi o wersję zawartą w beta testach, no to możemy sprawdzić jedynie tryb Sandbox, w którym poznajemy mechaniki gry, a nie mamy tam przedstawionej fabuły. Do tego obecna wersja Frostpanka 2 nie zawiera języka polskiego, a ma jedynie angielskim oraz chiński, lecz na premierę się to oczywiście zmieni. Pełna wersja Frostpunka ukaże się 25 lipca, więc miesiąc przed Star Wars Atmos i myślę, że naprawdę warto czekać. Zresztą chyba nie, nie muszę z jednego Frostpanka. Już tylko dwa dni dzielą nas od zapowiedzi nowej gry. To Starbunka. musimy, musimy o tym Pamiętać, żeby to obejrzeć, bo to może być mocny news. Znaczy, prawie każdy się spodziewa, że to będzie Kingdom Come Deliverance 2. Ja nie grałem w jedynkę, muszę sobie kiedyś nadrobić. Podobno to jest jedna z niewielu gier, które nie mając, nie zawierając elementów fantastycznych, potrafią robić rewelacyjną, immersyjną robotę w świecie rpg Muszę dać kiedyś szansę temu. Studia Warhorse, czyli twórców Kingdom Come Deliverance. rpg akcji z 2018 roku, który został naprawdę doceniony... Kurde, za to, to 6 lat temu wyszło? ...i jakie ciekawe wprowadza mechaniki. Gra, która jest zdecydowanie Czy... warta Będąc na słoń, szczerym, nie? Jak... To, to nie wygląda jakoś ultra zachęcająco. To musi być naprawdę dobre w gameplayu, żeby to na moich oczach się miało utrzymać. Kie ciekawe wprowadza mechaniki. Gra, która jest zdecydowanie warta sprawdzenia, tym bardziej, że bardzo często są na nią jakieś różne promocje. No i podejrzewam, że przy okazji zapowiedzi kolejnej części, bo na to się zapowiadam, gra będzie na sporej promocji, więc warto sobie sprawdzać. Trzeba sobie też zaznaczyć, że pod koniec Przypominam, że można na instant gaming sobie kupić Kingdom Come za chyba jakieś śmieszne pieniądze bez minus 88% tam na to. W stycznia bieżącego roku studio Warhorse nagrywało jakiś film w miejscowości Kutná Hora i jest to niewielkie miasto w Czechach. Możemy się więc spodziewać, że przy okazji promocji swojej nadchodzącej gry wykorzystają właśnie ujęcia live action, które przygotowywali w styczniu. Szczerze, myślę, że byłoby to całkiem ciekawe, a ciekawscy odważają także umowę zawartą między władzami miasta a studiem, w której potwierdzono, że materiały posłużyły do Realizacji filmu promocyjnego Kingdom Come Deliverance 2. Aha. No dobra, czyli już w sumie jest to potwierdzone. Mamy Kingdom Come Deliverance 2, czyli ta zapowiedź to tylko formalność w tym momencie. <laughs> Kuźwa. Ludzie się dokopali do umowy studia z miastem, że mogą tam coś nagrać. Jakie to jest sporą jak łatwo jest dojść do informacji w tym momencie jakiś, jeżeli chcesz coś o grze się dowiedzieć. Jedyna gra, o której praktycznie nikt niczego się nie dowiaduje, to Holonite Silksong. W dokumencie nazwa zapisana. A dlaczego? Bo nic się w tym temacie nie dzieje. Nie no, uwaga, strzelmy taką informacją, która ma małe prawdopodobieństwo powodzenia. Wydaje mi się, że na Summer Game Fest albo Xbox Showcase zostanie pokazany Silksong z premierą na ten rok. Uważaj, zobaczymy czy tak będzie pisana było jako kdc 2. No ale nie trzeba być Sherlockiem, żeby to rozszyfrować. Pozostając w średniowiecznym klimacie, warto zwrócić sobie uwagę na grę Manor Lords, czyli bardzo wyczekiwany tytuł, który zadebiutuje już 26 kwietnia na Steamie, a za grą stoi właściwie jeden deweloper, Slavic Magic, konkretnie Grzegorz Styczeń, który w pojedynkę stworzył naprawdę imponującego średniowiecznego city buildera. A przynajmniej tak wynika z informacji, które przekazują nam recenzenci, bo tak dostęp do gry uzyskały już pierwsze osoby, którym co prawda nie zawsze należy wierzyć, ale Widziałem też informacje na polskich profilach, które akurat uważam za wiarygodne. Niektórzy twierdzą nawet, że Manor Lords to jedna z najlepszych gier w historii. Dobra, tak zupełnie serio ta gra wygląda jak gra na telefon z tych reklam. Masz przez 30 sekund obejrzeć i ewentualnie możesz coś poklikać i musisz dostać podwójną nagrodę po tej reklamie. No to wygląda tragicznie. Może gameplayowo jest super, ale na pierwszy rzut oka jest tragedia. Ludzie mówią, że gra jest lepsza nawet niż Settlersy 2 i 3 i że jest to wręcz idealny city builder. Mam nadzieję, że jest to prawda i szczerze do największych fanów city builderów nie należy. Ale jeśli mowa o rodzimej produkcji, którą tworzy tylko jeden deweloper, gra nie tylko prezentuje ciekawe mechaniki, ale również wygląda bardzo dobrze. I w zasadzie gdy na to patrzymy to ciężko że Została zrobiona tylko przez jedną osobę. Więc w sumie, podobnie jak w Rostpanku 2 wcielamy się tutaj władcę, co prawda średniowiecznej wioski, no ale jednak są to w miarę podobne założenia. No i fajnie, że w tym roku wychodzą takie właśnie gry. Co jeśli powiedziałbym wam, że od teraz w każdej grze znajdzie się możliwość dania napiwku twórcom? Czy bylibyście zadowoleni? O, wiem o czym on mówi! Mikey Bara, Mikey Bara, e, szef studia Blizzard. A dajmy najpierw mu przedstawić informację, a ja powiem potem co o tym myślę. Wypowiedział się na pewien temat i jest to ciekawe. Wydaje wam, że część z was nie do końca, ale pewnie znalazłaby się grupa osób, która chętnie podarowałaby kilka groszy niezależnym deweloperom i w sumie ja to poniekąd rozumiem, a mówię o tym nie bez powodu. Oczywiście tak się na razie nie dzieje, ale Mikey Bara, czyli były szef Blizzard'a, stwierdził, że czasem uda mu się. <laughs> Podoba mi się to, jak Blizzard ma taką dobrą reputację, że musisz to podkreślić, że Blizzard, um, Blizzarda. Tá? <laughs> Ugrać w tak dobre gry, że dosłownie ma chęć zapłacenia za nie więcej I mówi tutaj o takich tytułach jak chociażby Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, God of War czy Baldur's Gate 3 Stwierdził, że grając w te tytuły pod sam koniec miał chęć podarowania deweloperom jeszcze te 10-20 dolarów na piwku I powiedział, że w takich tytułach rozgrywka jest warta więcej niż te 70 dolarów, które płacimy za gry I ma poczucie, że deweloperzy po prostu nie oszukują nas na każdym kroku No i jest to o tyle zabawne, że mówi to były szef Blizzard'a Więc naprawdę trudno na to patrzeć poważnie Oczywiście... Uwaga. Nie wiem czy to jest hot take czy nie, ale ja się z nim zgadzam. Po prostu powiedziała to zła osoba ze złej firmy w złym czasie. Dawanie napiwku twórcom to jest naturalna rzecz, tylko w jakiej formie. Nie takiej, że masz na końcu napis tip, tylko chodzi o to, że możesz sobie kupić jakiś merch z gry, możesz sobie kupić artbooka, możesz w grze niezależnej na przykład dać normalnie donacje faktycznie, ale to nie jest tak że na przykład po przejściu Diablo 4, które jest po prostu totalnym wysysaczem pieniędzy, powinieneś mieć jeszcze opcję stipowania czy coś takiego. Moim zdaniem stipowanie twórcy powinno działać na zasadzie kupienia dodatkowego jakiegoś produktu. Ewentualnie jeżeli to jest gra indie, to faktycznie ja na przykład robię tak, że jak masz gry na itch.io, to możesz je pobrać za darmo albo dać ileś kasy, ty ustalasz cenę, ile chcesz dać twórcy, co nie? Jeżeli na przykład gra jest dobra, to ja nie raz, nie dwa wracałem na tę stronę, żeby dać 2-3 dolary. Twórcy za grę, w którą już zagrałem, ale po prostu mi się mega podobała, co nie? Jakiś, nie wiem, horror czy coś w tym stylu. I uważam, że to jest ok, to jest normalne i to jest spoko. Natomiast jeżeli mówimy o grach za 70 dolarów, to uważam, że kupowanie merczu, artbooków, edycji jakichś kolekcjonerskich dodatkowych, to jest sposób wsparcia dodatkowych twórców, a nie po prostu czyste dodawanie pieniędzy, bo... No to wyglądałoby dla mnie przynajmniej dziwnie, jeżeli miałbym po prostu dawać dotację wspierającą twórcom gry AAA, którzy za grę żądają 70 dolarów i raczej im się źle nie żyje. Nie wiem, koszulka, cokolwiek, ale w taki sposób bym wolał wesprzeć. Pod tym względem się zgadzam, że wspieranie twórców. W sposób dodatkowy, jeżeli gra ci się bardzo podobała i była fair wobec ciebie, jest ok, ale wydaje mi się, że Mikey Bara idzie o krok za daleko po prostu, ale w pewnym aspekcie się z nim zgadzam. Rozumiecie o co mi chodzi? Piszcie pod tym postem i bary pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy, trudno się dziwić, bo dla wielu osób obecne ceny gier są i tak za duże. No i taka tematyka posta była murowanym strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o zasięg jego osoby, no ale raczej większość się z nim nie zgadza, jak tak widziałem. Dajcie znać, jak się na to zapatrujecie. Aktorzy głosowi z Baldur's Gate 3 mocno użyli się sztuczną inteligencją, a właściwie chodziło im o udawanie ich głosów. I szczególnie problematyczne Co? robi się to wtedy, gdy głos tych aktorów podkładany jest albo do jakichś niecenzuralnych filmów, albo po prostu jakiś głupot, czego dany aktor, aktorka by sobie nie życzyli. Amelia Tyler, czyli narratorka w Baldur's Gate 3, wspomniała, że jeśli nie wyrazi zgody na użyczenie swojego głosu, to będzie to oznaczało kradzież pracy i tożsamości. Andrew Wincott powiedział z kolei, że dla niego AI jest pomocnym narzędziem ze względu na to, że nagrywając powiedzmy te 10 godzin materiału, może zrobić z tego 40 przy pomocy sztucznej inteligencji, ale zaznacza, że chce mieć zapłacone za pełne 40 godzin pracy. A chociażby Neil Newbon twierdzi, że sztuczna inteligencja nie oddaje należytych emocji, jeśli chodzi o grę aktorską, i to właśnie na tym aktorzy zyskują. Hollow Knight Silksong został oceniony na australijskiej stronie. Gra została oczywiście oceniona pod kątem tego, dla jakiej grupy wieku. No dobra, no to to było też w Korei. Także po prostu się dzieją nowe ratingi, ale no to faktycznie jest pokaz tego, że gra jest w większości albo w całości już gotowa. Kowej się nadaje. No i tytuł określono na łagodną przemoc, ale w zasadzie nie jest to istotne. A istotny jest sam fakt tego, że gra została oceniona, co najczęściej oznacza zbliżające się informacje na jej temat. Nie mamy żadnego potwierdzenia ze strony twórców, no ale jeśli śledzicie branżę od jakiegoś czasu, no to wiecie, że takie rzeczy warto sprawdzać. Nie chcę tutaj niczego sugerować, no ale bardzo możliwe, że jeszcze w tym roku dowiemy się czegoś więcej na temat hipsonga. Dobrze byłoby poznać chociaż jakiś przybliżony termin premiery i chyba nie muszę też przypominać, że Hollow Knight wydany w 2017 roku został bardzo dobrze oceniony. Jest to dla wielu tytuł 10 na 10, który nie tylko wygląda. pięknie. To jest jeden z najlepszych Indii w zasadzie, bo chyba można to nazwać indykiem, nie dalej. To jest jeden z najlepszych indy tytułów, jakie kiedykolwiek wyszły. Pięknie, ale również jest bardzo dobrze grywalny. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, no i do następnego. Spoko materiał. Ja wiem, że Wy pewnie w większości przypadków się nie zgadzacie ze mną z tym, co powiedziałem o, o, o tym szefie pani... Blizzarda, ale wydaje mi się, że to, co on powiedział, na swój sposób jest prawdziwe, ale po prostu zła osoba to powiedziała i w złym czasie, i w złym miejscu. Jeżeli mówi to szef Blizzarda, to to brzmi bardzo śmiesznie, bo jak patrzysz na Diablo 4, które kosztuje tam, nie wiem, 70 dolarów, a potem masz jeszcze skina do konia za 80 dolarów, i on jeszcze coś mówi o tipach, jako były szef Blizzarda, no to wychodzi na totalnego kretyna. Ale jeżeli ja na przykład gram w grę indy, która kosztuje 5 dolarów jest trzy razy lepsza, k***a niż jakiekolwiek, nie wiem, gry AAA, które ostatnio ogrywałem, no to uważam, że danie tipa takiemu twórcy, albo, nie wiem, kupienie drugiej kopii gry znajomemu, czy coś, w jakiś sposób powiększenie przychodu dla twórcy jest spoko praktyką. Pod tym względem się zgadzam, jeżeli coś Ci się naprawdę podobało.